uchronić Wysoki Sąd przed takim niebezpieczeństwem pominięcia tego całego bogatego kontekstu, prawda? On jest co prawda bogaty, ja staram się go streszczać, nie chciałbym tutaj zawalać Państwa szczegółami. Wysoki Sąd mówi, że tamtym wszystkim instrumentem nadano bieg. Proszę zauważyć, jaki to był bieg i jak on się skończył. Jeden z moich wniosków rozpatruje pani Katarzyna Schneider z Sądu Okręgowego w Lipcach, która również w moim przekonaniu podlega wyłączeniu z wszystkich właśnie spraw z moim udziałem. Przez rolę, którą odegrała w różnych innych postępowaniach, na co nie przysługuje prawo zażalenia. I po prostu ciągle się obracamy w takim kręgu właściwie w moim przekonaniu nieprzyzwoitości nawet. Nieprzyzwoitości. Ja w jednej z dyskusji użyłem takiego argumentu, że w Polsce praktycznie 97% spraw przeciwko Skarbowi Państwa obywatele polscy przegrywają. Zresztą, że te 3%, no już nie będę... Ale to traktujemy jako dygresję, ale ponieważ to nie jest związane z tym sprawą. To jest dygresja, ona będzie w Wysokim Sądzie bardzo krótka. Otóż tutaj się kryło takie przypuszczenie czy domniemanie, że no dobrze, być może te sprawy przeciwko Skarbowi Państwa, każde Państwo... Proszę pana, czy tutaj jest pozwany Skarb Państwa w tej sprawie? Do tego właśnie zmierzam. No. Nie jest w tej sprawie pozwany Skarb Państwa. Proszę się ograniczyć do tej sprawy, którą rozpoznajemy. Ale proszę zauważyć, że tamten stan rzeczy rzutuje na praktycznie wszystkie inne sprawy. Rzutuje na... bo ta sprawa właściwie ma taki status sprawy sporu pomiędzy osobami prywatnymi. Przecież tu w odróżnieniu od wielu, od niemalże wszystkich innych moich spraw, ja nie spieram się ze Skarbem Państwa, tylko z osobą prywatną. Niemniej... W czym Pan upatruje, bo chcielibyśmy wiedzieć, naruszenie Pana dóbr osobistych przez tę osobę, która jest pozwana? Naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do wizerunku, do dobrego imienia. No to w moim przekonaniu ten domniemany sprawca do przyszłości. A to dobre imię w jaki sposób naruszył? Swoją wypowiedzią. Proszę się na tym skupić. Otóż wymienił on uwagi na temat wymiany zdań mojej z inną osobą, która nie miała miejsca. I przez to ten sprawca skłamał. Tym niemniej proszę, ja dziękuję za tą dygresję, ona z pewnością służy skoncentrowaniu mojej wypowiedzi na meritum. Otóż meritum jest następujące. W sprawach nie tylko przeciw Skarbowi Państwa, ale i w sprawach cywilnych, jeżeli osoba pozwanego jest na tyle umocowana, w moim przekonaniu bezprawnie, jeżeli osoba pozwana może się legitymować znajomością z szefem lokalnej prokuratury, jeżeli ta osoba z tego tytułu cieszy się jakąś protekcją już w sądzie pierwszej instancji, to obywatel nie może wygrać takiej sprawy. Pana, by Pan zmierzał do... Ja już kończę, to jest zakończenie. Czyli wniosek... Było w ogóle sędziego przewodniczącego takie, ponieważ Pan w apelacji zawarł wniosek o uchylenie wyroku, czy Pan podtrzymuje ten wniosek, czy może Pan doprecyzuje w tym zakresie swoje żądanie apelacyjne odnośnie wzruszonego wyroku. Czyli Pana zdanie, co powinien zrobić sąd apelacyjny w odniesieniu do zaskarżonego orzeczenia? W moim przekonaniu przede wszystkim ten wyrok nie może się ostać, czyli przede wszystkim proszę o jego uchylenie. Wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i co dalej? W ten sposób sprawa w moim przekonaniu, no, przynajmniej zgodnie z przepisami, powinna wrócić do pierwszej instancji. I przekazanie sprawy do sądu rozpoznania. Nie chciałbym właśnie tej konsekwencji wyciągać z tego pierwszego wniosku. W moim przekonaniu zwrot tej sprawy do sądu pierwszej instancji, w gestie znowu pana Kiecia, w gestie pani Schneider, w gestie dowolnego z sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach, podobnie jak każdego innego sędziego w Polsce, mija się z celem, gdyż w moim przekonaniu te osoby dotyczy to, muszę powiedzieć, niestety również Państwa. Ja nie chciałbym Państwa obrażać, ale w moim przekonaniu można domniemywać... Jeżeli żaden sędzia w Polsce... Skład orzekający. Sąd rzeczywiście niezależny, złożony z 12 moich obywateli. Ja myślę, że ta sprawa... No, nasza procedura nie przewiduje. To jest argument Państwa. Nie, ja jestem zobowiązany przedstawić moje argumenty. W mojej ocenie zgodnie z prawem, że jakiegokolwiek sądu... Na poprzedniej rozprawie złożył Pan wniosek o wyłączenie sędziów, prawda? Tak. Zostały podjęte dalsze czynności,
które spowodowały, że na dzień dzisiejszy została wyznaczona rozprawa. Więc nie powtarzajmy tego, co było na poprzedniej rozprawie. I sąd po raz kolejny prosi, by pan zmierzał do wniosków końcowych swojego przemówienia. To jest w Wysokim Sądzie najważniejszy postulat tej apelacji. Oto postulat on brzmi, by sprawę tę wreszcie mógł rozpoznać sąd niezależny. Jak państwo to rozumieją, jeżeli państwo mają swoje procedury? Ocenie powoda sprawa powinna być rozpoznana przez sąd niezależny. Przez kogo powołany? W naszych warunkach to ja oczywiście nie będę pisał tej procedury powoływania sądów niezależnych. Jak pani sędzia doskonale wie. Proszę pana, czy pana stwierdzenie, że sprawa powinna być rozpoznana przez sąd niezależny, sąd, skład orzekający, ma traktować jako kolejny wniosek o wyłączenie składu orzekającego do rozpoznania tej sprawy? Czy też po prostu to jest pana sugestia na przyszłość co do rozpoznawania spraw z pana udziałem? Sądzie, to nie jest sugestia, to jest konkretny w moim przekonaniu postulat. Ja jestem realistą, zdaję sobie sprawę, że być może nie każdy postulat dzisiaj może być zrealizowany na podstawie przynajmniej tych przepisów. Czyli proszę pana, oczekuję krótkiej odpowiedzi. Czy ten pana wniosek, który zanotowaliśmy, że w ocenie powoda sprawa winna być rozpoznana przez sąd niezależny, sąd ma uznać, że jest to wniosek o wyłączenie składu orzekającego, czy też nie mamy tak rozumieć pana stwierdzenia? Na poprzedniej rozprawie złożył pan wniosek o wyłączenie sędziów. I został mi zwrócony. Z przyczyn formalnych, proszę pana. Tak, bez uzasadnienia, prawda? I w tej sytuacji ja mam... Zgodnie z procedurą. Ja mam troszkę wątpliwości, czy składanie kolejnych takich wniosków... Czyli mam rozumieć, że nie jest to wniosek o wyłączenie składu orzekającego. Ale jest to również wniosek, gdybym na pytanie Wysokiego Sądu odparł przecząco, tak jak Wysoki Sąd to teraz interpretuje, to musiałbym uznać, jak gdyby bezzasadność... Proszę pana, konkretnie. Proszę odpowiedzieć na pytanie, tak czy nie? Tak. Czyli sąd ma rozumieć, że pan wnosi o wyłączenie składu orzekającego do rozpoznania tej sprawy. Po raz kolejny. Czyli ten skład, który... Powód wnosi o wyłączenie składu rozpoznającego sprawę. Z jakiej przyczyny? Z przyczyny, Wysoki Sądzie, domniemanego braku niezależności takiego sądu. Z przyczyny braku... Z przyczyny domniemanego braku niezależności. Przyczyny domniemanego braku niezależności. Czy coś jeszcze chciałby pan dodać na uzupełnienie tego wniosku? Ostatnią może uwagę. Wysoki Sądzie, ja nie pamiętam dokładnie i to już abstrahując od realiów w tej sprawie, nie pamiętam już dokładnych statystyk. W sądach w Polsce jest bodajże są 2 miliony spraw cywilnych. Jeżeli wszystkie te sprawy co roku są rozpatrywane z naruszeniem prawa do rozpoznania sprawy przez sąd niezależny, proszę zauważyć, że przez ćwierć wieku, od roku 89, liczba poszkodowanych idzie w miliony, w miliony. I w moim przekonaniu jesteśmy w sytuacji po prostu dramatycznej. I stąd wynikają te moje być może uporczywe i daleko idące wnioski. Musimy ten problem w moim przekonaniu rozwiązać. Dobrze, dziękuję. Zarządzam kilkuminutową przerwę. Proszę o to, całe was.